Hej, cześć moi drodzy, ja jestem Grime, a to jest kolejny odcinek z Call of Duty, znaczy Jezus, nie z Call of Duty, tylko z Mafii 2, dokładnie tak, więc no, witam oczywiście, teraz mam lekki taki głos, dlatego że dopiero wstałem, a muszę nagrać teraz kilka odcinków, ponieważ wyjeżdżam i co, dlatego mam teraz taki głos, jestem zmuszony nagrać ten odcinek, ale w sumie nawet chcę, ale mam taki głos, w sumie mogę się teraz czegoś napić, ale dobra już. No. Hey, where the hell is my car? Somebody stole it. Hey, call the fucking cops, man. You're staring at it, you lush. Huh? Oh, yeah, good. Hey, where's my keys? Vito's gonna drive. He's the least fucked up out of all of us. No, no. Yeah. Next time for us, Joe. More pussy, less poos. No, dokładnie tak. Ostatnio się dość strasznie pośmiałem z tego, co tutaj się działo. So, how'd you like to play, Speedo? A lot better than playing hide the suns each in a shower, eh? Słowy. No nie wiem, stary, ale super! Dobra! Okej, to więc niesiemy trupa w bagażniku, super, bardzo to chciałem zrobić właśnie. Jezus Maria, super, niesiemy trupa w bagażniku, tego się właśnie spodziewałem. O Jezus Maria, no to żeśmy się wkopali w jakieś inne rzeczy. Dobra, stanę. O Jezu, serio! Jesus, where's this shit coming from? Oh shit. Whoa, I don't remember eating calamari. Nie pamiętam, że jadł kalamary. No. Widzę, że mam tutaj do czynienia z dwoma pijanymi ziomkami. Super, cieszę się, będzie na pewno fajnie. O Jezus Maria, nie dość, że bierzemy trupa w bagażniku, to jeszcze mamy przy sobie dwóch pijanych przyjaciół. Super, nie? Tego się spodziewaliśmy po wyjściu z więzienia. O Jezu. A wiecie, co jest najgorsze, że ten Ed jest szefem gangu, mafii, znaczy. A takie rzeczy robi. No, raczej każdemu się zdarza, nie? Znaczy mi się jeszcze nie zdarzyło i oby się nie zdarzyło. No, dobra, nieważne, może odejdźmy od tego tematu. Po prostu pojedźmy do tego starego obserwatorium, aby zakopać ciało. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, naprawdę. A,
Już zaraz będziemy chyba na miejscu, mi się wydaje. Bo już tutaj wychodzimy na takie bardziej większe tereny. Zresztą taki mało rozmówny jestem, ale co mam komentować w drodze? No tyle, jadę prosto, nie? Jadę prosto, no jadę prosto, tu jest jakiś billboard w ogóle, tu jest jakiś świetnik, no jadę prosto, jadę prosto, jadę prosto, nie? Jadę prosto, tu jest jakiś samochód, no jest samochód zielony, tu są dwa nawet samochody zielone. Tak, no dwa samochody zielone, w takim razie jedziemy tutaj. O, policja mnie nie zauważyła, ale to było coś niesamowitego po prostu. O, kolejny zielony samochód. I jak to się stało, jak to się wydarzyło, same zielone samochody tutaj są. To nie wiem, co był za samochód, nawet jakiś strasznie duży. No, tutaj teraz się skręcimy. Tutaj teraz się skręcimy znowu. I tutaj teraz będziemy jechać do przodu. I już chyba jesteśmy. Dobra, nieważne. Pięknie. Sorry, stary, pewnie zmasakrowałem ci lekko furę. Nawet nie mogę zobaczyć, czy ci zmasakrowałem furę! Nie, tak. Nie jestem na miejscu. Dokładnie. Dobra, mi to weź maseczkę może. Jak on tą dziurę wykopał? A dobra, jak jechał, tam mówił, że zrobił dziurę jakąś. Dokładnie. Zapisywanie. Widzę, że już chyba coś zakapaliśmy. Dobra, lecimy. Wsiadam do auta i wracamy. Pięknie, chłopaki. Brawa w komentarzu. Zamknę się. Beautiful.
jadę. Jezus Maria. Kocham jej po prostu. Kocham tę grę. Współczuję z szoferom, serio. Współczuję z szoferem, którzy prowadzą pijanych milionerów. Ja również im współczuję, współczuję wam. Jeśli wy współczujecie szoferom, którzy wożą ludzi i dzieją się takie rzeczy. No co? No to zostawcie łapkę w górę. A się muzyczka oczywiście zmieniła. O Jezus Maria. Nie no, piękny był. Ja się zaśmiałem jeszcze prawie. O cholera, bym teraz wyrwał strzała. A gdzie on zaparkował? A. Sorry, Vito. Not exactly the best way to end the night, eh? But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's law here so I can get him. You're a good man, Vito. I'll set it up with you tomorrow. Hey. You coming in with some drinks? It's 3 in the morning. Shut the hell up. Hey, shut up, you whore. Come on. Yes, man. You want to get dead, man. I'll call you tomorrow, Vito. Good night. Okay. Super. Rozdział 8. Dzikusy. Też mi zachęcająco. Uptown, 11.1951 rok. Spotka się z żoną na zewnątrz. Jasne. A, obracie, może zapomniałem już strzelać się w dole. Przemieszmy się jakoś. To raczej nie. Kurde, musimy sobie też jakieś nowe ciuchy kupić. Ale spokojnie, wpadniemy. Jeszcze na coś takiego. Myślę, że ubierzemy się w to samo, co przedtem. Czyli zaraz wam pokażę. A to jakieś nowe stroje widzę, strój handlowca, coś nowego. Kombinezon wyścigowy. Skórzana kurtka. Marynarka i kapelusz. Wiecie co, weźmy to. Bo byliśmy w to ubrani, cały czas byliśmy w to ubrani. Dopóki dzisiaj sobie kupimy jakieś nowych ciuchów w tym odcinku, ponieważ mam taki plan, aby dzisiaj kupić jakieś nowe ciuchy, ponieważ mamy dość małą szafę, o tak. No, chyba w takim razie jedziemy do Riverside, widzę. Not so much. All right. Well, listen, today's
Kurde, drzewo głupie. Ciężko mi się tym jeździ, powiem szczerze. Mówiąc szczerze, życie jak w pokerze. A wiecie co jest najgorsze? Że jak czasem jak ja się chcę odezwać, nie? I mam coś sensownego do powiedzenia, to akurat oni gadają. Mówię! No, dokładnie tak. O cholera, super. Jestem tyle zaspany, bo do tego zakieszę. Ale dobra, zaraz się obudzę spokojnie. Cholera. No i w każdym razie, jak ja mam coś sensownego do powiedzenia, nie? To oni się odzywają akurat. Nie mam nic sensownego do powiedzenia, bo nic mi nie przychodzi do głowy, żeby powiedzieć, to akurat jest cisza, spokój w ogóle. No, więc ja wiecie, że tam taki troszkę, smutna część sobie. Ale dobra, nieważne. Jedziemy w każdym razie opchnąć fajki, jak sami słyszeliście. Czy czytaliście. I no, ciekawe jak to będzie wyglądać. To ładnie wygląda. W końcu ta woda nie jest zamrożona jak przedtem by było. W ogóle ładnie to miasto wygląda ogólnie bez zamrożenia. Ogólnie jak już wiecie, nie ma śniegu. Właśnie i tak z śniegiem to i tak dodawało lekkiego takiego klimatu, ale teraz też jest takie bardziej klimatyczne. A to pasuje do pogody, jaką ja mam teraz, więc to się bardzo cieszę. Ponieważ ja to nagrywam 3 sierpnia i teraz nie będę sprawdzał którego. Ostatnie dni wakacji mam, jak wiecie. Więc sobie przerobamy. Więc nie wiem, kiedy to, czy wy to będziecie widzieć te odcinki we wrześniu jakoś. Czy wy już, czy jak ja to nagrywam, to już nagrałem, to już wrzuciłem 2 odcinki na YouTube'a. Wiecie, w sierpniu, 2 dni temu, w sobotę. Wrzuciłem 2 odcinki, więc wiecie. Więc teraz nie wiem, kiedy wy to widzicie. Może dzisiaj jeszcze coś wrzucę. Zobaczymy. Okej. Okay. O, kartę ręców. Przekaż towar. Okej. Okay. O, kartę ręców. Okej, okay, czy mam tutaj tak? A, spoko, kumam. Bluesów, o, widzę, że tutaj są. No, dobrze, że nikt tutaj nie przyjeżdża i nikt tutaj nie kabluje. W ogóle to jak on ten tutaj przyjechał, tamty samochód? A, bo odjechał ten, co tam sprzedawał te fajki do ręku, kumam. Kilka godzin później. O, to lipa. Super, czy znowu wskoczymy do więzienia? Saha, dobra, kumam. Jasne, kumam. Dobra, jak widzicie, że tu jestem, ci powiedział. Tutaj? O, tu. No już, poczekaj chwilę, no. O, idzie. Okej.
Dokładnie. Uff, dobra, w takim razie oczywiście idziemy dalej. Jedziemy teraz do przodu. No i co, no jedziemy oczywiście. To może zaraz pogadamy. O ile nic nie będą mówić. A raczej coś powiedzą. Ja bym teraz policję uderzył. Dzięki ci, stary. To jest marca, głupek. Ja tu jadę, a on sobie wjeżdża w ten samochód. Dobra, w każdym razie chciałem powiedzieć co. Ja nic nie powiem, no. Dzisiaj nie piłem kawy przed ciebie. Dobra, no ale w każdym razie. No. Nawet nie wiem kiedy ja to nagrywam. Znaczy ja to nagrywam w sierpniu, ale nie wiem kiedy wy to widzicie. No. Czy ten odcinek będziecie widzieć bardziej w grudniu? Czy bardziej w... Nie, czy bardziej... Czy nie wiem, jest co, ale bardziej w sierpniu? Czy we wrześniu, bo jakby nie wiem. No. No to będziemy oczywiście. A ja powiem szczerze, że tak będę teraz wracał do szkoły, tak troszkę jestem... No kurde, no troszkę brakowało, troszkę będzie... O ile w ogóle będzie szkoła, ale tak sobie myślę, że raczej będzie. O ile po pierwszym dniu jej nie zamkną, ale chodzi mi o to, że wiecie... Że to... A to zgadam znowu przez nos, więc może macie mnie, mogliście mnie teraz nie zrozumieć właściwie. Ale to, co miałem powiedzieć? No, że szczerze to nie wiem, czy w ogóle pójdziemy do tej szkoły, czy po pierwszym dniu jej nie zamkną, ponieważ no, no wszystko może być jakby, no wiecie, no. Ten wirus, który nas tutaj otacza, może wiecie, pokrzyżować tylko moje plany w szkole, o ile jakiekolwiek mam plany. Jedynym moim planem jest zdać, no. Więc to. O, teraz akurat piękna muzyczka leci, więc się zamknę. No kurde, no serio, stary? Okay. No widać, że nasz bohater jest troszkę zaniepokojony, bo jest, no co by nie mówić, sprzedaliśmy kartki z benzyna, poszliśmy na to siedzieć. Znaczy, tak to w tych czasach było, ale dzisiaj chyba nawet kartek z benzyną się nie sprzedaje. Nie ma takich rzeczy dzisiaj w ogóle. Przerwała nam sobie muzyczkę. Również stają się kolejni klienci. Sorry, ziomem. Ja tam bloców, oczywiście bloców były chyba tutaj. A redcy tu są. Sorry. Bloców. Wszyscy są tutaj. Widziałem na mapie, że idzie policja. A. To jednak nie policja.
they will let you and your buddy get out of here in one piece. Ah, chłopie. Oj, stary, nie wiesz, z kim gadasz. Dokładnie. Oj, stary, naprawdę. O, cholera! Chłop co zasłużył, naprawdę. Dobra. Znaczy nie popieram takich zachowań, okej? Okay? Nie popieram takich zachowań, to jest tego granie lub to jest tego prawdziwości. Dobra, jedziemy w każdym razie. Zabijmy tego durnia. Tych durni raczej. Ale go nie wiem, jaki samochód. Jeszcze to on coś tam daleko ucieka, widzę. Kurde, czy ten samochód jest taki powolny? Czy ja ich serio zgubię teraz? Nie, dobra, widzę ich. Cześć, serio zgubię. Ej, no nie no. To jest... O Jezus, no i super, nie? No to było skryptowane, dokładnie tak. Dokładnie. To było skryptowane, no już coś tak czułem, jak już tak daleko wyjechał ze mną. To już tak czułem coś. Że go zgubiliśmy. Dobra, w takim razie jedziemy. Do jakiejś najbliższej... telefonicznej budki, nie będę jechał tam tutaj, bo tutaj jest kawał drogi, ale tutaj się cofnę i zobaczymy, może tutaj będzie jakiś... tu jest nasza chata. Tak, to gdzie tu jest jakaś najbliższa budka telefoniczna? Nie wiem, zjedziemy na dół, bo nie widzę póki co. Zjedziemy na dół i tak w razie zobaczymy. No, to więc zobaczymy może, czy to będzie jakaś tam budka, czy to będzie jakaś. O, jest coś. Na mapie zauważyłem. Tak mi razie oczywiście lecimy. I to jest minut na nagraniu, jak chcę będą gadać, ja to sprawdzę. Piękne oczywiście przejście. Użyj budki telefonicznej. Eti z kabara. It's me, Vito. Listen, we got a problem. I mean, we're moving the smokes, and then these greases came out of nowhere and set our fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of grease off, what the fuck happened? Look, Eddie, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening, and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... Crazy for Steven from the crazy horse. Good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. $2,000 of it. Shit! You really think we're gonna get $2,000 out of these guys? I don't know. See what Steve's got in mind. You know he ain't doing this out of the kindness of his heart. Did you not see that light turn red? Okay. Widzę, że Eddie chyba nie do końca był przyjaźnie nastawiony. W sumie tak komu się nie dziwię. No dokładnie. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of them. Nah, I'm with you. What's Steve doing working for Eddie? He works for Derek. Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? A Steve! You take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie, you all gotta do it. A Steve! Wiecie, to był Steve? Steve to był z tego portu.
Pewnie będzie coś tam pamiętać. Poczekajcie chwilę, bo coś mi się dobija do drzwi. Zaraz, poczekajcie chwilkę. Okej, okay, jestem. Możemy oczywiście działać dalej. To nie będzie dziwne. Dobra, idziemy w każdym razie. O kur... cholera jest to super, nie? Tak to fajnie wygląda. Super fajnie, nie? Super, naprawdę bardzo się cieszę. Już widzicie jak ten... Już widzicie jak to wygląda. Ten samochód super, chociaż on nie jest nasz nawet, co wiecie. To się nie musimy martwić. Więc no, kontynuując temat, to Steve to był, pamiętacie? Chyba tam w trzecim odcinku, albo tam chyba w drugim. Nie, w trzecim. To... w trzecim odcinku to on tam był z tego portu, co nam dawał pracę. Ten od tego Dareka, tego Grubola, co tam jadł. Dobra. Teraz wam się wyświetli adnotacja z tego odcinku. O, nie adnotacja, tylko karta do tego odcinka, a więc to. Klikajcie w nią, jak zakończy się ten odcinek. Hey Steve. Hey guys. Buddy? What are you doing here? Hey Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this kid's got to learn sometime? Why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here. Then head over to the foundry to finish the job. And why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out three of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. Shut up, kid. I'm talking here. So like the Bible says, an eye for an eye, tooth for a tooth. And well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. And how are we gonna do that? With this. Go ahead, boys. Come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. Let's go teach these fuckers a lesson. Oh, yes. Okej. Czyli niszczymy bar. Fajna bardzo zabawa, wcale się nie nudzi. Nie no, ale serio. Spoko, ta broń ma strasznie odrzut, widzę. Strasznie widzę, że strasznie mocna ta broń. Dobra. Nic wam nie zostanie z tego baru. A to jest chyba bar Blisowców, tak? Rozumiem. A, molotow. A gdzie to? Ten molotow. O, dawaj, sorry. Weź motow. Najpięknie. Bęk! Sam. Idziemy jeszcze jeden. O jest cały, jesteśmy opuszczani. Mój strój, super. Pojedzie stary odwedny. Spoko. W takim razie jedziemy tam. Wsiądź do samochodu i oczywiście jedziemy. W takim razie oczywiście jedziemy. Widzę, że tamtych już, widzę, że ich już tam się raczej nie dogonimy. Już raczej ich nie dogonimy. Ale dobra. Jedziemy w każdym razie pokonać Blisowców raz na zawsze. Jesteśmy. Dobrze, super. Okej.
Widzę, że zaczynamy tutaj z grubej rury. A tam był nasz, dobra, nieważne. I kick. Ale dobra, moi drodzy, póki co zakończymy sobie ten odcinek, bo zapisywanie, więc myślę, że możemy sobie go zakończyć. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. I ja się z wami żegnam. Na razie, cześć i hej.